Zwarcie instalacji elektrycznej przyczyną pożaru w jednym z mieszkań w Głogowie. Ewakuowano kilkanaścioro dzieci. Akcję utrudniało duże zadymienie. Pożar został sprawnie ugaszony przez dzieci. Głogowscy strażacy przeprowadzili warsztaty dla uczniów szkół podstawowych w nowo otwartym ogniku. Uczniowie ze szkoły podstawowej z Przedmościa przez chwilę mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy. Ubrani w mundury, wchodzili po drabinie, udzielali pierwszej pomocy, uczestniczyli w symulowanym pożarze, a także gasili ogień. Najbardziej mi się podobało, kiedy byliśmy w tym domu i tam, gdzie te instalacje, te urządzenia elektryczne. Ognik to niedawno otwarta sala edukacyjna w budynku Głogowskiej Straży Pożarnej, w której strażacy prowadzą praktyczne zajęcia edukacyjne. Takich ogników w Polsce jest coraz więcej. Są po to robione, żeby dzieci wyedukować, żeby mogły się zapoznać z naszą pracą, z bezpieczeństwem, z którego właśnie później wynika ich bezpieczeństwo, żebyśmy mogli razem pomóc sobie nawzajem. Ścieżka edukacyjna realizowana jest w dwóch pomieszczeniach. W sali projekcyjnej odbywają się pogadanki oraz szkolenia. Natomiast w drugiej sali, zaaranżowanej na mieszkanie, prowadzone są zajęcia o charakterze prewencyjnym. Zależy na tym, żeby po prostu dzieci były zadowolone, żeby się nie bały pomagać, żeby jak najwięcej informacji wyniosły z tego całego programu. Czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, pierwszą pomoc, jeżeli chodzi o właśnie zagrożenia związane z pożarem, użycie sprzętu, numery alarmowe. Dzieci z zajęć wyszły zadowolone i z głową pełną informacji. Czego się nauczyłaś już? Jak robić sztuczne oddychanie. To była fajna przygoda być w straży i że fajnie być strażakiem. To super przygoda. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Zainteresowanie jest ogromne. Strażacy mają już zapisany grafik na najbliższe pół roku.